Zawisza Bydgoszcz pierwszym ćwierćfinalistą piłkarskiego Pucharu Polski. Podopieczni Ryszarda Tarasiewicza wyeliminowali GKS Katowice. Zespół z Bukowej wcale nie był jednak gorszy. Porażką 0-1 z bydgoskim Zawiszą piłkarze GKS-u Katowice zakończyli swoją przygodę z Pucharem Polski. Katowiczanie schodzili z boiska pokonani, choć mecz był w ich wykonaniu naprawdę dobry. Zwłaszcza w pierwszej połowie gospodarze mogli się podobać, a do tego stworzyli kilka naprawdę dobrych sytuacji do objęcia prowadzenia. Nie wykorzystali ich i w 69 minucie zostali skarceni. Gra grom, ale nie ma bramek, tak? To co jest esencją futbolu. No, jakbyśmy mieliśmy w pierwszej połowie dogodne sytuacje do tego, żeby wyjść na prowadzenie. Zawisza też się próbował odgrażać. No, myślę, że mecz mimo takiego niskiego wyniku mógł się podobać. No i szkoda, no szkoda. Bardzo chcieliśmy zajść jak najdalej w tym pucharze. No i no, przykro, że tak się kończy nasza przygoda. Tej pierwszej połowy przede wszystkim szkoda? No myślę, że tak. No, w drugiej Zawisza też się przeciwstawił, że tak się wyrażę, może mocniej nam. No i tak mówię, no, pierwsza połowa myślę zadecydowała. Jakbyśmy tam się pokusili o zdobycie bramki, to byłoby na pewno łatwiej. Jedyną bramkę zdobył Piotr Petasz, który pokonał Budziłka bardzo mocnym uderzeniem z rzutu wolnego. Bramkarz Gieksy w całym spotkaniu popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami, ale o sytuację bramkową miał do siebie spore pretensje. Ta interwencja była dobra, czy mogła być lepsza? Powinna być lepsza. Zdecydowanie tą bramkę trzeba zapisać na moje konto. W jakich ona nie okolicznościach padła, no to jest mój błąd. No i gdzieś tam pozbawiłem siebie i kolegów fajnego meczu na wiosnę z Legią czy też z Górnikiem. Chyba możecie powiedzieć, że kończycie przygodę z Pucharem Polski z podniesioną głową. Jednak ja jestem ambitny i uważam, że gdzieś tam z przebiegu meczu, z tylu sytuacji, co mieliśmy, coś tam powinniśmy wykorzystać i ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść, czy też doprowadzić do grywki i gdzieś tam w dalszej fazie próbować szczęścia i ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Mecz może i był fajny, ciekawy, atrakcyjny dla kibiców, ale sedno grania w piłkę to jest wygrywanie, a my dzisiaj przegraliśmy i odpadamy z pucharu. Zwycięstwo Zawiszy zasłużone? Zdobyli jedną bramkę, więcej zasłużone. Po stracie gola katowiczanie za wszelką cenę starali się doprowadzić do remisu, ale nie byli w stanie przebić się przez defensywę Zawiszy. Dzisiaj był za cel awansować dalej, ale naprawdę trudny mecz. Gieksa naprawdę nieźle grała, widać rękę trenera Muscala, tak więc naprawdę fajny mecz był. Chyba przede wszystkim początek był ważny. Przetrwaliście, a Gieksa tam atakowała i to mocno. Tak, w pierwszej połowie Gieksa nieźle się prezentowała. Przetrwaliśmy, bramek nie straciliśmy, w drugiej połowie zdaliśmy cios. Był jeszcze kontr, można było coś jeszcze dołożyć. 1-0, gramy dalej w Pucharze Polski, tak więc cieszymy się, bo czego nie, mecze lecą kolejne, teraz chyba albo Górnik, albo Legia, tak więc gratka dla nas fajna. GKS Katowice uległ Zawiszy Bydgoszcz 0-1 i do następnej fazy Pucharu Polski awansował przedstawiciel Ekstraklasy.